wam babu, wypierd... Znam jedna rzecz. Jedną z tych rzeczy, i wydaje mi się, że myślimy o tym samym, to dlaczego na opakowaniu od orzeków masz skład i mówi ci, że produkt może zawierać orzechy? Myśleliśmy o tym samym? Nie, ja myślałem o tym, jak Alvin mógł zapomnieć dowodu na lotnisko, ale dobra. Po prostu Alvin ma takie miesiące, nie zawsze, ale czasami myśli trochę wolniej. Okej. Okay. Trochę ten proces myślowy zachodzi w zwolnionym tempie w slow motion, ale on tak ma i my go akceptujemy tutaj. Ale druga rzecz, byliśmy w Gdańsku w zeszłym roku u Uniteda i powiedział, no stary, wpadaj, bo nagramy super awanturę o końcy. Ona na pewno będzie przed lipcem, tylko o który rok mu chodziło? No wierzę, że to montuje po prostu ciągle, nie myślę, że to będzie najlepszy zmontowany film. Będzie, on dopracowywuje to. Od A do Z. W postprodukcji to jest obecnie. Ten draft mnie tak krzywdzi ostatnio. Ale my dopiero formacje wybieramy. No i mam dwie z piątką, jedną z trójką i 4-5-1, którym się grać nie da. Że jestem... mogę grać każdą, więc nieważne co wybierzesz, będzie zajebiście. Ja wiem. Autentycznie, nie miałem lepszych formacji w drafcie, ja bym zakończył tutaj ten film, bo lepiej nie będzie. Bierz piątkę. Definitywnie. Czuję... Tak, bo wydaje mi się, że jak piątka, to masz tam trójkę z tyłu. To wybierz trójkę, w sensie, że trzecią formację. Się po prostu czasami już nie chcę nagrywać tej serii. Takie gówno. Ja przysięgam, że na ostatnie 9 razy ja nie wiem, czy grałem czymś innym niż trójką, piątką, czy 4-5-1. Nie wiem. Ale masz chociaż jedną kartę specjalną jako kapitana? Jeżeli 86 Terrier w połowie maja to jest karta specjalna, to tak. Marzyłbyś o czwórce? Nie do końca. Pragnąłbyś dwójki? Tak średnio. Pożądałbyś trójki? Też tak średnio. Bierz czwórkę. Jest, dziękuję. Co powiesz na eliminację? Dobra. Czy masz gówno? Nie no, gówno. Nie opłaca się tu robić eliminacji, szczerze mówiąc. No to bierz pierwszego z brzegu, po środku, na dwójce. Nie, czekaj. Wziąłeś już? Nie wziąłem. Uff. To weź piątkę. Trochę szybszy, ale tak samo gówniany. Dobra, to jak to u ciebie wygląda? Nie opowiedz mi coś o tym. No na jedynce mam Benedera, na dwójce mam Griezmana, a tych trzech ostatnich to jest do wywalenia. Nie, to wiesz co, weźmy tego Benka, niech będzie Beneder, numer 2. Na jedynce, tak? No, numer 2. To jest też Benjeder. Dobra, może być. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy, dobra, wybieram kolejnego napastnika. Wszystko nie chcę grać. A lecą ci tocy, bo mi lecą, ale to nie takie tocy, których szukamy. Leci mi Kane! Ale inform. To może teraz eliminację. No dawaj, skoro chcesz, to zacznij. No to ja zacznę od piąteczki. Eliminuję piąteczkę. No to ja ci eliminuję czwóreczkę. Ja eliminuję jedyneczkę. To ja trójkę. No i bierzemy dwójeczkę i to jest kapitalny wybór, panie. U mnie też, jestem zadowolony. Nie, weź, dobra, szybki strzał, bo to nie ma sensu. Szybki strzał to jest nieodpowiednie określenie na moich zawodników, jakie mam. No mam jednego fajnego zawodnika. Ja też mam jednego takiego sympatycznego. To nie wiem, może wybierzemy sobie po tych sympatycznych, co? Nie. A? Ale możemy zrobić tak, że masz obok siebie Wieśmaka. Tak się składa, że akurat teraz nie mam, nie? A właśnie chodzi o to, że ja mam. I jakbyś śledził tą serię, to zazwyczaj jak mamy jakiś produkt z tej znanej restauracji, zasługujemy na jeden wybór więcej. Jest to taka odwieczna tradycja. Byś wybrał mi dwie opcje i ja też ci wybiorę dwie opcje. Okej, dobra. To zacznij. Wybieram ci numer 4 oraz 1. Okej. I ostatecznie bierzesz ten numer. Definitywnie tak, ostatecznie na 100%. Bo to są najlepsze karty, nie? No to bardzo dobrze, mam nadzieję, że to samo mi wybierzesz, nie? No dobrze, no to jak ty mi wziąłeś dwie opcje, to ja ci nie wezmę dwóch opcji, bo niestety nie interesuje mnie twoje uczucia i w drafcie nie jesteśmy przyjaciółmi, bierz jeden. Nie jeden. Weź dwa. Niestety. To jest ból, cierpienie, ale tak jest czasami. Gdybym wiedział, gdzie mieszkasz, to bym cię wyzywał, ale... Wezmę numer dwa, tak? Nie, numer jeden. Ja wiem, że numer jeden. Ale nie, czekaj, przerywa coś. Numer dwa słyszę. Tak jak akceptujemy Alvina za to, że myśli wolniej, tak samo powinieneś zaakceptować numer jeden. Są podobni do siebie statystykowo, szczerze, nawet niektóre male. Biorę go, dobra, biorę numer jeden, dziękuję. Odrzuciłeś mi trofi Titana i jaja Ture. Dobra, to skoro masz 5 toców, to weź kartę trzecią. Nie mam nawet co negocjować tutaj, nie? No to weź tą samą kartę, jaką ty mi wziąłeś, czyli weź piątkę. Ja sobie wezmę drugiego środkowego obrońcę! To jest żart!
Ty, aż mi się biurko zatrzęsło. Wszystko okej? Okay? Coś ten? No cześć. Coś w domu się stało? Czy regał chyba jakiś spadł? Dostałem takich dobrych zawodników, że trochę jest mi przykro, że ty dostajesz takich słabych, bo chciałbym się podzielić chociaż częścią z tobą. Gdzie to nagrywasz? W mieszkaniu, ale chyba za chwilę dostanę wypowiedzenie. Mój najlepszy zawodnik to jest złoty Kąsa, ale w obronie to on raczej nie Kąsa, bo jest głównym. Drugi najlepszy zawodnik to jest nieświecący Vogt. Mhm. No powiem tak, ja mam jedną kartę specjalną. Na jedynce masz tą kartę? Na dwójce. A, no to weź jedynkę. Okej, wziąłem. Maestro Kimpembe, Kimpembe. Masz Kimpembe? No ja też mam prawie Kimpembe po wylewie z Czarnobyla. Można mówić takie rzeczy? Zobaczymy. No, poczekam na sprawdzenie. Jeden z moich trzech środkowych obrońców, dobra! No błagam, proszę cię, weź mi go. Czy masz kogoś fajnego? Zależy, co mamy na myśli, mówiąc fajny. Mam sympatycznego Szwajcara, mam dwóch, trzech nawet Anglików, ale jeden jest bardzo niesympatyczny, no i taki. Szwajcar może być na prawej obronie? No właśnie nie, kurczę, na środku, na środku. Co powiesz na eliminację? Dobra, eliminuję jedynkę i trójkę. Ale, no, no ale nie, no, jedynkę i trójkę i nie masz nic do powiedzenia. Ale eliminujesz jedną nie, kartę. Eliminuję dwie. Nie, nie, poczekaj. Eliminujesz jedną, jak dwie karty. No eliminuję jedynkę i dwójkę. Weź jedną kartę z tych dwóch. To trójkę biorę. Eliminuję trójkę, nie biorę. Wie ist deine Deutsch? Du kannst sprechen Deutsch? Ich spreche keine Deutsch. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. Mi espanioles mejor que mi alemane. Znaczy powiem ci tak, ja mam dobre serce i chcę, żeby to dobro kiedyś do mnie wróciło. Weź najlepszą kartę, którą sobie masz do wyboru, serio. Ale ja czuję się tak pewny w tym, że ja nie muszę tego. Tak? Ja chcę numer. Tak, chcesz numer? Pewny, że wybierzesz mi. Jedna jedynca mam najlepszą kartę, jestem pewny, że wybierzesz mi najlepszą kartę. Słuchaj, mam dla ciebie zadanie matematyczne, weź 10 minus 8. 12 plus 7 razy 4 minus 30. 4, tak, numer czwarty, brawo! Czwóreczkę brać, tak? Jest. Okej. Okay. Mam pięciu sympatycznych... Ja nawet bramkarzy mam gównianych! Ja mam bardzo dobrych ludzi, jeden ma nawet 5 gwiazdek sztuczek. Pewnie lepiej niż wszyscy twoi ofensywni piłkarze. Eliminacja, eliminuję numer 3. Eliminuję numer 4. Dobra, nieważne, eliminuję numer 5. Eliminuję numer 1 i bierzemy numer 2, no i... No najgorzej u mnie, no najgorzej. No jest okej. Ogólnie jak wyskoczy mi Alo Fajran, to musisz niestety liczyć się z tym, że twój słuch może zostać uszkodzony. A masz fajne karty, takie fajne? No mam kogoś, to... Dobra, możemy zagrać w kamień, papier, nożyce. Ale musisz podjąć inną taktykę, bo ja bardzo jestem uważam na początku na kamień, nożyczki. Nie spodziewam się papieru z twojej strony, ale kamień i nożyczki są takie, że to będzie dla mnie bardzo obóz. No pewnie. Więc zastanów się. 3, 4... Co masz? Nożyczki. A ja mam kamień, byku! No, no to ja biorę sobie numer 3. Ty możesz sobie wziąć, co byś chciał, jedyneczkę czy piątkę, co z tego byś chciał? Ja ci nic nie powiem. A no to weź sobie piąteczkę. Wow, co to za śmiech był? Czekaj, powiem ci tylko, ile ta karta kosztuje. No, gdy to nagrywamy, 5 milionów 200 tysięcy. Pierdole! Co to jest?! Nie słyszę cię, halo? Oj, chyba niestety odcięto internet. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Wojny Draftów. U mnie jest gówno, dlatego... Ja jestem szczery, ja staram się być szczery, Po prostu, ja już żygam, mam 5 informów, ale wiesz co? Weź sobie kogo chcesz, taki będę miał. Akurat teraz, tak? Teraz. Tak, weź to wiesz co, ja biorę te karty dla Alwina i powiem ci, kto to jest, jest to Duszan Wlachowicz, wziąłem go. Ty sobie też weź kogo chcesz, może z dedykacją dla Alwina, kogo tylko chcesz. No z tych 5 informów to za wiele tutaj nie zwojuję, no ale dobra. No chyba, że to była taktyczna zagrywka! Że nie każdy był informem, ale to już... Dobra, jedną już dobrą kartę minęło. Możesz mieć. To wybierz tę kartę, która ci pasuje pod pozycję. Bramkarz. Chyba to jest smutne, to jest, to ja nie lecę w chuj, ale jedyny bramkarz pasuje. 2. Ooooooo! O, cię chwyca, byku! Jest szansa na tutaj reunion mały, nie reunion, na taki mały powrót do żywych. Ale srebrny Musa ci się pojawił? Nie, ale jest jedna osoba, która jest okej, no. Nawet dwie bym powiedział. Ale dalej nie mogą, niestety nie wiedzą co się dzieje, bo są na innych pozycjach. Eliminuję. 3.
Eliminuję. Tylko nie jeden, błagam, nie jeden. Dwa. Tylko nie pięć, proszę, nie eliminuj piątki. Eliminuję pięć! Została czwórka do eliminacji, prawda? Wybieramy numer jeden do naszego składu. No dobra, no mogło być lepiej. Ale tragedii nie ma. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż zobaczysz ten skład. Markizio! I możesz wybrać swoją legendę, byku! Możesz, ale nie musisz. Łezka, poczekaj, Łezka, muszę się wytrzymać. Powiem ci, że Markizio jest na czwórce. I teraz, człowieku, ja dosłownie rozstawiłem dupsko i wypiąłem się, nie? Możesz mnie zniszczyć. Nie wiem, czemu to sobie wyobraziłem. No może nie wiecie co, zapomnijmy o tym. To jest do wycięcia. Markizio jest na pozycji numer 4 i reszta jest gównem. Bierzesz numer 4. Znowu mam tragiczną, przebeznadziejną, przezłą, przemierną, chujową formację! 7-4-15! A próbowałeś 7-1-1, czy nie? Chyba nie próbował. Sami mistrzowie grają piątką z tyłu. Ooooo! No ty, no człowiek, ty prosisz się o greedy! Fałszyk to jest zawsze! Nie no, te fałszy już tak nie siedzą. O, mamy lipiec prawie. A jaki to hulit? Ten najsłabszy. Ależ fa... Oj! Zdobyłeś 1-0 i to jest fantastyczna bramka Kennego. Co ten Tagliafico zrobił? Ej, stój, co jest? Nie! Dzięki. Co za neandertalczyk! Oj, chyba to jest, chyba wyjdzie, nie? Co za kretyn! Tutaj do Tagliafico, on da ciacho. Patrz jak da ciacho. O Jezus Maria, o Jezus Maria! No dzieje się coś. Twój się dzieje. 0,4, 0,9 expected goals. No nie, kurde. Kulit! Ole, jaki ręcznik na tej bramce! Zabij! O Jezus, Karim, no spokojnie, no! Bruno? Pana to. Nie strzelić tego. Ja. Odinstalowałbym tą grę. No czysto! Nie. Co za debile, no kręc... Dobra, moje to jest. Aaaa! Co to jest za mecz? Ojej. O, ale pewny. Fajne! Patrz na to, Rhys James. Ojoj, jak od niechcenia tutaj sobie grywa. Chulit! Jezus Maria. Ojo, dostał w dżądra! On już dzieci nie będzie miał. O, dawaj, Jordi! Nie płacz! Pufsz! I to obronił, nie? To z 200 na godzinę. Za szybko leciało, to musi taki żuk lecieć. Ej, celowałem w światło bramki, dobra? Ej! Bez kartki! Wiesz, że to jest żółta kartka, nie? Nie, no żółta, znam tę animację. To jest żółta kartka! Wierzę w siebie, słuchaj, wierzę. Chyba siadło. Tak! Samobój? Jak? Ale jak samobój? Od kogo się to odbiło? Bo ty trafiłeś w słupek. No. To nie leciało w bramkę od pleców bramkarza. Aha. Ale co za dzban na tej bramce, no! Strzał słupek plecami sobie wbije. Ojen Jordi, Ronaldinho, ale elegancja! To leciało 48 tysięcy lat. No, Jamie jest bardzo aktywny w tym meczu. O, ty sweaty śmieciu. Nie, greedy, nie ciesz się, greedy, no! No nie, miał być tapi, nie greedy. Sypie się zespół. O!
Brawo, Duszan! To był najlepszy sposób na rozegranie tego sam na sam. Szczupak po ziemi obok bramki. Gdzie mi Jordi wybiegł? Chyba! No chyba nie! No. Źle wytajmowano. Złamał kolano. O Jezus. Dobra, dzięki. Co za tłuk? Dawaj. To jest idealne zakończenie tego meczu. Benzema! Dobra, powiem szczerze, to był najgorszy mecz, jaki widziałem w tej grze.